Cześć, w tym filmiku odpowiem na pytanie, czy mając astygmatyzm i nosząc okulary przejdziemy badania wysokościowe do prac powyżej 3 metrów. Oczywiście tradycyjnie zaczynam od zapytania internauty. Witam, tak się składa, że za 2 lata będę szedł na studia we Wrocławiu i planuję, żeby to było budownictwo. No ciekawy kierunek. Praca oczywiście później wiąże się z zajęciem na wysokości powyżej 3 metrów. Jednak jak wiadomo, potem trzeba przejść różne badania wysokościowe, aby dostać pełne uprawnienia budowlane, bez których podobno nie warto zaczynać do pracy w zawodzie. Niestety, cierpię na astygmatyzm, minus pół dioptrii i noszę okulary. Czy mimo tej wady można przejść te badania? Czy może warto pomyśleć o soczewkach kontaktowych? No, bo podobno można na takie badania podejść w soczewkach, tak jak mówił Pan w jednym z filmików. Zupełnie się w tym nie orientuję, więc co by mi mógł Pan doradzić? A więc odpowiadając na to pytanie, jak stanowią obecne przepisy, okulary do pracy powyżej 3 metrów nie są w ogóle dopuszczalne. Po prostu mogą spaść, no tak jak mi w tej chwili. No, mi mogą spaść, ale jak komuś spadną i ktoś będzie na drabinie, to jest troszeczkę problem większy. Także ustawodawca tutaj dopuszcza noszenie soczewek kontaktowych, ale oczywiście pod warunkiem ich dobrej tolerancji. Natomiast nie jest to czasami aż tak proste, jak się wydaje, bo no, ci, co pracowali już na tych budowach, wiedzą, że często, gęsto mamy do czynienia z pyłem, kurzem, różnymi zanieczyszczeniami i tak dalej. I te po prostu soczewki no, drażnią oko. Natomiast drugim, nie mniej ważnym zagadnieniem jest zachowanie widzenia obuocznego w tych soczewkach. Tutaj z tego opisu niewiele wynika. Można domyślać się, że widzenie obuoczne jest zachowane, żadnego zeza nie było, czy tam jednooczności. Natomiast no, może to stwierdzić jedynie okulista, lekarz specjalista okulista po badaniu lekarskim. Także moja porada, radzę udać się do tego lekarza, omówić swój problem, tak jak ze mną, poddać się badaniu, no nie sądzę, żeby to kosztowało więcej niż 100 zł. Jeżeli opinia od okulisty będzie pozytywna, jest duża szansa, że przejdziemy po prostu pozostały zakres badań wysokościowych, czyli laryngolog, neurolog, badania lekarza medycyny pracy. Także na tym kończę. Jeżeli Cię interesuje problematyka badań wysokościowych, oczywiście koniecznie skomentuj to wideo. Także możesz również odwiedzić tutaj mojego bloga lekarzpracy.pl. No, nie śmiem nawet prosić o skorzystanie z usług w Przychodni Medycyny Pracy we Wrocławiu na ulicy Żernickiej 215. Oczywiście jest to opcja tylko dla osób z Dolnośląskiego, z Wrocławia. Telefon kontaktowy 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. Także mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i medycyny pracy. Bye bye.